Przybywają pieszo i w opancerzonych pojazdach. W mundurach polskich, niemieckich, radzieckich, amerykańskich. Ze sztandarami i z bronią. Z uśmiechami i rodzinami. Przybywają co roku na wielki zlot miłośników fortyfikacji w Boryszynie. Już od 7 lat w niewielkiej miejscowości w gminie Lubrze na Pojezierzu Lubuskim odbywa się wielka 2-dniowa impreza, która gromadzi kilkadziesiąt tysięcy widzów i uczestników. Na rozległych boryszyńskich łąkach, niemal w cieniu niemieckich fortyfikacji z II wojny, powstaje wielkie miasteczko namiotów, kramów, parasoli. Przybywają miłośnicy fortyfikacji i militariów z Polski i zagranicy. Fani ASG, specjaliści od rekonstrukcji wojennych. Tworzą wielkie, barwne obozowisko, paradując w oryginalnych strojach różnych formacji wojskowych. Zaś dla cywili to okazja, by na licznych militarnych stoiskach skompletować sobie jakiś mundur, uzbroić się po zęby i zwiedzić imponujące podziemia pętli boryszyńskiej. To jeden z największych systemów umocnień w Europie. Kilkadziesiąt kilometrów długości, setki obiektów, tunele łączące koszary, dworce, węzły komunikacyjne, maszynownie, doskonale ukryte wśród lasów i łąk żelbetonowe bunkry zwane pancerberkami, rozbudowany układ zapór, ruchomych mostów, kanałów. Najgłębiej położone fortyfikacje znajdują się nawet 40 metrów pod ziemią. Na powierzchni podziwiać można potężne stalowe kopuły bunkrów i betonowe linie smoczych zębów, czyli zapór przeciwczołgowych. Wielbiciele motokrosu i posiadacze wielkich terenówek szaleją na specjalnym czołgowisku, gdzie wyciskają ze swych maszyn ostatnie krople oleju. Silniki wyją, kurz okrywa wszystko, a na szczycie obozowiska śmigają z wysokiej skoczni wysoko w niebo motocykle mistrzów freestylu. Drugi dzień imprezy tradycyjnie rozpoczyna wielka parada pojazdów militarnych oraz motocykli na trasie Boryszyn-Lubrza-Boryszyn. Na wielkiej scenie grają rockowe zespoły, lecz wszyscy czekają na tę chwilę, gdy na pobliskim wzgórzu pojawią się żołnierze wędrujący na spotkanie z wrogiem. To inscenizacja batalistyczna Pętla, którą z niebywałym rozmachem przygotowuje Lubuskie Towarzystwo Rekonstrukcji Historycznej oraz zaprzyjaźnione grupy rekonstrukcyjne. Bierze w niej udział ponad setka statystów w mundurach z II wojny światowej, artyleria, samoloty, wozy pancerne, czołgi. Inscenizacja obrazuje niewielki fragment walk o przełamanie międzyrzeckiego rejonu umocnionego. To efektowne i pasjonujące widowisko przyciąga tysiące widzów, którzy z zapartym tchem podziwiają zacięty bój. Na szczęście po tej bitwie zabici się podnoszą, wrogowie bratają i razem wracają do obozowiska. Za rok znów się spotkają w braterskiej przyjaźni. Wojna ożywa tylko symbolicznie w majowym widowisku w Boryszynie. Thank you.
drodzy Państwo, młodzi ludzie, ale jakże ambitnie podchodzący do swoich pomysłów muzycznych, jakże ambitnie i z wielkim zapałem przedstawiają to, czym się na co dzień fascynują, a jest to po prostu muzyka. W wielu miastach granie tutaj przed boryszyńską publicznością, ale nie tylko, bo sądząc po rejestracyjnych tablicach z różnych stron naszej Polski... Czołem Boryszyn! Co roku w maju na boryszyńskich łąkach powstaje wielkie obozowisko namiotów, parasoli, terenówek, motocykli. Nad tym kolorowym i gwarnym chaosem góruje wielka scena, na której odbywa się Międzynarodowy Festiwal Zespołów Rockowych. Piszę do ciebie list z pola boju. Od południa do nocy prezentują się młode formacje z różnych stron Polski, ale też z Niemiec, Ukrainy, Białorusi. Walczą o sławę, pieniądze i o statuetkę Złotego Nietoperza, bo wszak cała impreza odbywa się tuż przy poniemieckich ogromnych fortyfikacjach, które dziś są domem dla tysięcy nietoperzy. Ostry Rok, sławne umocnienia i nietoperze to wizytówka gminy Lubrza. I w tym stylu utrzymany jest festiwal. Dlatego spotykamy tu wielbicieli rockowego grania i ostrego strzelania. W dzień zwiedzają bunkry, podziwiają widowisko batalistyczne, oglądają kaskaderskie popisy Dariusza Kłopota, mistrza motocyklowego freestylu, szaleją na swych stalowych rumakach, by potem usiąść pod sceną lub podskakiwać w rytm perkusji. I uważnie słuchają, bo kto wie, może są świadkami narodzin wielkiej gwiazdy rocka. Ale młode wilki schodzą ze sceny, a wtedy wieczory i noce należą do gwiazd już uznanych. Grali tu między innymi Ira, Bracia, Hej, Jam czy Hunter. Słynie Boryszyn z dobrego grania i świetnej atmosfery. I pewnie dlatego co roku przyjeżdża tu ponad 20 tysięcy ludzi. I dlatego w majowe, ciepłe noce warto wybrać się na ten szczególny festiwal w cieniu milczących bunkrów. Dyplom i pierwsze miejsce zespół Nushi za udział w Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Rockowych Boryszyn 2009.